Ja również nie zapomnę, bo tak już skoro PiS tak bardzo chce tego papieża wziąć na swoją stronę, czy jak ktoś słusznie powiedział, wpisać go do PiS-u, czy zapisać go do partii PiS, ja przypomnę, że przed wyborami 2000 roku, w czasie pielgrzymki, papież to mnie zaprosił do Papa Mobila i moją żonę, a nie reprezentantów prawicy, którzy zresztą na lotnisku stali i widzieli, jak ja tym papamobilem z Ojcem Świętym dojeżdżam do samolotu. Ten papież był człowiekiem otwartym. On myślał w kategoriach, no, po pierwsze, tych wielkich wartości chrześcijańskich, ale także takiego interesu wspólnego.